Dzień dobry, witam w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Dzisiaj w programie rozpoczęcie rundy wiosennej w Lidze Okręgowej oraz zakończenie sezonu dla koszykarzy ASET-S-u, a także Puchar Śląska, futsalu i meldunek z boisk piłkarskiej ekstraklasy. Dawid Rymisz, zapraszam. Liderujący trzeciej grupie katowickiej Ligi Okręgowej ŁTS Łabędy bardzo udanie rozpoczął rundę wiosenną. Łabędzianie na własnym boisku wygrali 3-0 z drużyną KS94 Rachowice. Podopieczni trenera Tomasza Owczarka dominowali przez całe spotkanie, ale gole zaczęli strzelać dopiero w drugiej połowie. Sygnał do ataku dał pozyskany przed tym sezonem Maciej Gawlik, który zdobył pierwszą bramkę, a przy dwóch kolejnych asystował swoim kolegom. Po Marcieju Gawle chyba sobie dużo obiecywaliście, ale chyba nie aż tak dużo, bo dzisiaj bramka, dwie asysty, no poniekąd, wiadomo, cała drużyna gra, ale no wygrałam też trochę ten mecz. No zdecydowanie zgłosił się, że tak powiem, zgłosił się, chciał pograć, gdzieś tam od razu zauważyliśmy, że warto w tego chłopaka gdzieś tam zainwestować i go wziąć. No i odwdzięczył się dzisiaj dobrą grą i mam nadzieję, że to utrzyma i teraz będzie coraz lepiej, bo jeszcze ma jakieś braki kondycyjne i tak dalej, także sam się do tego przyznaje. Ale no dlatego jak najbardziej się przyda się z przodu i na pewno będzie decydował o sile ofensywnej mojego zespołu. Dominacja taka ŁTS-u była od początku, ale bramki dopiero w drugiej połowie. Czego w tej pierwszej zabrakło? No zdecydowanie, no na pewno nerwowości widać było po niektórych, że jednak troszeczkę może brakowało nam tego zielonego boiska, bo nie ukrywam, że 2 tygodnie tylko trenowaliśmy na naturalnej trawie. I może tego ogrania, tego zgrania jeszcze także może, no wiadomo, mamy teraz lidera, teraz my musimy uciekać, my musimy łapać punkty, nie możemy ich gubić. Dlatego podejrzewam, że może gdzieś tam no, do tej pierwszej bramki było troszeczkę nerwowo i może to było tym spowodowane, że no, jakby nie patrzeć, delikatna presja jest. Pierwsza połowa zaczęła się dla nas dwoma sytuacjami, których nie wykorzystaliśmy, później przeciwnik miał swoje kilka strzałów, później jeszcze na koniec pierwszej połowy strzał w poprzeczkę. No szkoda, że to nie wpadło, bo na pewno w szatni by było spokojniej, ale... Jeszcze z linii bramkowej była piłka wybijana w tym momencie. A tak, zgadza się. I no tak jak mówię, no, w piłce liczy się ta cierpliwość, że konsekwentnie gramy swoje i w końcu ta bramka wpadnie i tak się stało. Z tego się cieszymy, piłka siadła na nodze i... A ten występ właśnie dzisiejszy, bo potem jeszcze te dwie asysty były? Znaczy te dwie asysty to już konsekwencja gry, złapanie takiego luzu, większa pewność w grze i no, granie 90 minut, a nie po strzeleniu bramki, murowanie. Forma zwyżkuje, co potwierdziliśmy zwycięstwem i byle tak dalej. W rundzie rewanżowej, gdy prowadzi się w tabeli, najważniejszy jest ten pierwszy mecz, żeby dobrze zacząć i tak się stało, więc tym bardziej brawa dla całego zespołu, bo ten mecz wybiegaliśmy, spełniliśmy założenia taktyczne i w zasadzie szczęście w takich momentach dopisuje, gdy się gra dobrze całą drużyną. Wilki na pewno będą tam wam deptać po piętach, staje się też wygrali dzisiaj. No dokładnie, no. Ciekawie się zrobiło w tej lidze, jeszcze są Gaszowice, są zespoły, które też gdzieś tam mogą się włączyć i na pewno łatwo punktów teraz w tej rundzie rewanżowej zdobywać nie będzie. Dlatego no, trzeba się dwa razy teraz więcej, że tak powiem, sprężyć i łapać punkty w każdym meczu. Podsumowując, pierwszy dobry mecz i to jest optymizm teraz na całą tą rundę. Znaczy na pewno to cieszy, bo każde punkty się będą w końcowym rozrachunku liczyć, więc dopisujemy kolejne 3 punkty i koncentrujemy się już na kolejnym spotkaniu. Każdy mecz będzie trudny, nie ma tak, że ktoś na lidera będzie odstawiał nogę, więc no, cieszymy się, ale też wiemy, że jeszcze jest dużo do poprawienia w naszej grze i
będziemy na treningach dawać siebie 100%, żeby nie było jakichś takich sytuacji, że to nie od nas zależy, czy wygramy mecz, czy nie. W ligowej tabeli ŁTS pozostaje na pierwszym miejscu. Drugie, Wilki Wilcza, wyprzedza jednak wyłącznie korzystnym wynikiem bezpośredniego starcia. Czerwoną latarnią pozostaje Fortuna Gliwice, która w sobotę uległa Naprzodowi Borucin 2-3. Gliwicka Akademia Futsalu po raz trzeci zdobyła Puchar Śląska. W turnieju, który rozegrano w niedzielę, korzystając z przerwy w ligowym terminarzu, udział wzięło 6 zespołów. 4 gliwickie, w tym reprezentujące nieco bardziej amatorski futbol GSF i GTW oraz Gwiazda Ruda Śląska i AZS Uniwersytetu Śląskiego Katowice. Zgodnie z przewidywaniami do półfinałów awansowały 4 zespoły ekstraklasowe, które między sobą rozstrzygnęły sprawę podziału medali. GAF Omega w finale pokonał akademików z Katowic 3-2. W meczu o trzecie miejsce występujący w nieco rezerwowym składzie NBIT Gliwice uległ 0-2 Gwieździe. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Joe Baptista z GAF-u. Tymczasem swoje rozgrywki zakończyli już koszykarze AZS-u Politechniki Śląskiej, których los w fazie play-off drugiej ligi skojarzył z drużyną NCKiS Jaworzno, która w rundzie zasadniczej zajęła 3. miejsce. Jaworzanie byli wyraźnie lepsi i wygrali oba spotkania. Drugie, które w sobotę odbyło się w Gliwicach, zakończyło się wynikiem 80-60. Dla gliwiczan najlepiej punktowali Maciej Wąsowicz i Daniel Pełka, którzy zdobyli odpowiednio 15 i 13 punktów. Spotkanie było bardzo zacięte, a Akademicy zakończyli je bez 2 podstawowych graczy, którzy musieli opuścić parkiet za 5 fauli. No są to play-offy, tutaj to był ostatni mecz, prawda? Było wiadomo, że albo wygramy, albo kończymy sezon, dlatego zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. Przebieg meczu nie wskazywał na tego typu emocje, żeby musieć schodzić za tego typu faule. Natomiast gdzieś ta frustracja, że od pewnych kilku meczy nie potrafimy wygrać z przeciwnikami, ona się nawarstwiała, no i upust tego chłopcy dawali dzisiaj podczas decyzji sędziowskiej. My jesteśmy szczęśliwi z tego, że udało nam się utrzymać w tej lidze, taki był nasz cel nadrzędny, zajęcie 6. miejsca w sezonie regularnym i tak było bardzo dobrym wynikiem, dlatego pozostał niesmak po tej serii, jednakże należy uznać ten sezon za bardzo udany. Sezon oceniam bardzo pozytywnie jako całość i miejsce, które uzyskaliśmy w ramach rozgrywek, natomiast na końcówka wiemy dobrze, że ostatnie 6 łącznie z tym 7. meczem nie udało nam się wygrać, no i jest pewien niesmak, bo chcieliśmy jeszcze coś powalczyć. Natomiast no nie udało się. Byliśmy Beniaminkiem, dlatego na początku szło nam trochę łatwiej, gdyż byliśmy lekceważeni. Później, kiedy liga zauważyła, że już ciężko gra się z nami, troszkę przestało nam wpadać. No, ciężko powiedzieć, co się stało. Pierwsza połowa sezonu była bardzo dobra, druga już niestety. My jako Beniaminek przed sezonem ustaliliśmy sobie jako cel główny utrzymanie się w drugiej lidze. W pewnym momencie to utrzymanie stało się pewne, nikt z ósemki nas już nie miał prawa wyrzucić i może jakieś rozluźnienie, jakaś dekoncentracja w głowach, w naszym podejściu do wielu rzeczy i moim zdaniem to spowodowało sytuację, która w tej chwili jest. Piątkowe starcie Piasta Gliwice z Koroną Kielce zostawiło u kibiców mieszane uczucia. Z jednej strony po 4 kolejnych porażkach z tym rywalem gliwiczanie dzięki bramce Mateusza Maka w końcu uniknęli kolejnej przegranej. Z drugiej strony remis 1-1 oznaczał stratę 2 punktów, co skwapliwie wykorzystała Legia Warszawa, która odskoczyła Piastowi już na 3 punkty. W tabeli Piast utrzymuje 11-punktową przewagę nad najgroźniejszymi rywalami Krakowią i Pogonią Szczecin. W ostatniej kolejce drużyny te rozegrały mecz między sobą. Spotkanie w Szczecinie zakończyło się podziałem punktów. Korona jest dobry zespół, nie? Ma dobre gracze indywidualne. I nic, pierwsza połowa dobrze nas presowali i grali tak szybką piłkę, 2 kontakty i robili nam problemy, ale myślę, że druga połowa tak zrobiliśmy takie trochę zmian w systemie i lepiej to wszystko wyglądało. Ta pierwsza bramka, nie wiem jak
jakśmy zostawili tą bramkę, że nie wiedziałem tam na jak jest bench. Bench, jak jest bench. Ławka. Na ławce nie wiedziałem dobrze, jak ta bramka pała. Marcin, bardzo ciężki mecz, ale pierwszy raz od dłuższego czasu Piast wozi stąd punkty. No tak, szczególnie pierwsza połowa była dla nas bardzo ciężka, bo nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na koronę. Bardzo groźnie nas kontratakowali. No i w końcu to udało im się strzelić tą bramkę. Dlatego musieliśmy przestawić troszeczkę w naszych głowach tą sferę mentalną, bo rzeczywiście w pierwszej połowie no, to bardzo słabo wyglądało. Także druga odsłona była rzeczywiście już dużo lepsza. Fakt faktem, że troszeczkę się odsłoniliśmy i również się narażaliśmy na kontry korony, jednak już nasza gra w ataku pozycyjnym wyglądała dużo lepiej i stwarzaliśmy sobie bardzo groźne sytuacje. Uważam, że zasłużenie doprowadziliśmy do wyrównania, a jeszcze mogliśmy ten mecz wygrać. Końcówka tego meczu pokazywała, że mogliście tutaj dzisiaj wygrać. Czy czujesz duży niedosyt? Czego zabrakło, żeby wygrać dzisiaj? No w końcu ja myślę, że miałyśmy takich parę okazji, kiedy mogliśmy zdobyć ten drugi gol, ale nie, strzelić ten drugi gol, ale nie udało się, także no, szanujemy ten punkt. Myślicie już o kolejnej części sezonu, czy jeszcze ta runda rewanżowa jest w waszych głowach? Cały czas patrzymy na każdy następny mecz, także teraz wiemy, że jest przerwa na kadrę, także chyba dwa tygodnie nawet nie odpoczynku, tylko ciężkiej pracy, bo też widać, że jednak mamy gdzieś jakieś braki. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.